System doboru drużyn to element gry, w którym zawsze coś można poprawić. W ciągu 9 lat istnienia gry został zmieniony już kilka razy. Teraz czas na kolejny szereg usprawnień. System doboru drużyn to jeden z ważniejszych elementów naszej gry. Tworzy on zespoły i musi spełnić kilka warunków, aby bitwa była interesująca. Mianowicie, musi dobrać porównywalne składy drużyn, złożyć je z różnych rodzajów pojazdów, przy użyciu szerokiej gamy map. Głównym zadaniem systemu jest zrobienie tego sprawnie, aby gracze mogli jak najszybciej ruszyć w bój. W 2010 łatwiej było wprowadzić nowe rzeczy. Mieliśmy tylko 20 tysięcy graczy, 3 kraje, mniej niż 100 pojazdów i gracze nie mieli zbyt wielu pojazdów 9 i 10 poziomu. Aby skrócić czas oczekiwania, system mógł więc dobierać bitwy z różnicą 5 poziomów między pojazdami graczy. Wyobrażacie sobie coś takiego dzisiaj? Stopniowo coraz więcej graczy opracowywało najlepsze pojazdy. Brak pojazdów w kolejce przestał być problemem. System mógł dobierać bitwy z różnicą 3 poziomów. Były jednak wyjątki. Wielu graczy pamięta tę tabelkę. Prace nad systemem trwały dalej. Twórcy gry ograniczyli liczbę artylerii do 5 pojazdów na drużynę. Zaczęli osobno równoważyć działa samobieżne i czołgi lekkie oraz dodali zasadę ograniczającą liczbę graczy w plutonach po obu stronach. Jednak w tym czasie niektóre problemy nadal były nierozwiązane. Brak zrównoważenia rodzajów pojazdów w zespołach. Na przykład 6 czołgów średnich w jednym zespole i 6 niszczycieli czołgów w drugim. Trolujące lub umyślnie przegrywające plutony w drużynach, które składały się na przykład z Mausa i 2 pojazdów pierwszego poziomu. Prawdopodobnie najbardziej denerwujący problem – bitwy, w których nie było godnego przeciwnika. Pamiętacie bitwy, w których 4 pojazdy 8 poziomu trafiały do samych 10? 8 nie chciało się grać od samego początku, bo nie było z kim walczyć. Te zadania przerosły pierwszą wersję systemu doboru drużyn. Po prostu nie miała ona odpowiednich narzędzi. Aby rozwiązać te problemy, system potrzebował gruntownej przebudowy i nowej struktury. Wiosna 2017 przyniosła nowy system w ramach aktualizacji 9.18. Poprawiła się jakość bitew i rozwiązano większość ówczesnych problemów. Wprowadziliśmy nowe ograniczenia. Plutony mogły być tylko na tym samym poziomie, co rozwiązało problem plutonów trolujących i sabotażujących drużynę. Zmniejszyliśmy liczbę artylerii do 3 na drużynę. Co najważniejsze, wprowadziliśmy system szablonów. Te najważniejsze to 3, 5, 7, 5, 10 i bitwy z 15 pojazdami tego samego poziomu. Szablony mają ścisłe zasady. Nie może być więcej pojazdów ze szczytu listy niż ze środka i nie może być więcej pojazdów ze środka niż z dołu. Dzięki temu każdy gracz znajdzie w bitwie godnego przeciwnika. Nawet jeśli gracie pojazdami z dołu listy, zawsze znajdzie się dość wrogów, z którymi możecie stoczyć sprawiedliwą walkę. Gra kompletnie się zmieniła. Wzrosła jakość bitew, a czas oczekiwania w kolejce pozostał bez zmian. Twórcy gry kontynuowali pracę nad systemem doboru drużyn. Uregulowano skład drużyn. Teraz liczba pojazdów różnych poziomów jest równa w obu zespołach, a różnica w liczbie niszczycieli czołgów, artylerii i czołgów lekkich nie może być większa niż 1. Wprowadzono dobór czołgów o podobnych stylach. Teraz system dobiera zespoły tak, aby na przykład 2 ciężkie czołgi z mechanizmem ładującym nie walczyły przeciwko 2 superciężkim czołgom. Zmniejszono także szanse na znalezienie się na dole listy podczas gry w plutonie. Gdy my pracowaliśmy nad systemem, kolejka również się rozwijała i tego skutkiem było pojawienie się 2 poważnych problemów. Pierwszy problem? Gracze częściej trafiają na dół listy i rzadziej grają przeciwko pojazdom ze swojego poziomu. W największym stopniu dotyczy to pojazdów 8 i 6 poziomu. Drugi problem? Pojazdy z preferencyjnym doborem drużyn częściej trafiają do bitew w formacie 5-10 przeciwko lepszym pojazdom, a rzadziej przeciw wrogom niższego poziomu. Przez to tracą swoją przewagę. Z założenia te pojazdy mają być nieco gorsze w zamian za preferencyjny dobór drużyn. Te parametry utrudniają graczom walkę przeciwko pojazdom na tym samym bądź wyższym poziomie. Sztywne szablony tu nie pomogą, ponieważ kolejka uległa całkowitej zmianie i wygląda zupełnie inaczej. Aby ustalić, dlaczego tak się stało, musimy najpierw zrozumieć jej działanie. Gdy gracz wybierze pojazd i kliknie przycisk Bitwa, trafia do kolejki. Wyobraźcie sobie wielką poczekalnię, która gromadzi pojazdy różnych poziomów. Zestawienie pojazdów, które do niej trafiają, zależy od wyboru tysięcy graczy. Przez to kolejka ulega ciągłym zmianom. W
wciąż powiększa się ona o różne liczby pojazdów różnych poziomów. Pojazdy czekają w poczekalni, aż będzie dość maszyn odpowiednich poziomów, aby system posłał je do bitwy. Czas oczekiwania zależy od liczby graczy w kolejce i poziomów wybranych przez nich pojazdów. Gdy system wybierze już szablon, odpowiednie pojazdy z kolejki, przypisze graczy do zespołów i wybierze mapę, wreszcie rozpoczyna się bitwa. Przed aktualizacją 9.18 kolejka i stosunek pojazdów w grze wyglądał mniej więcej tak. Było 4 razy więcej pojazdów 8 poziomu niż tych 10 poziomu. Przy takim stosunku główny szablon 357 wyglądał dobrze i mógł szybko rozprawić się z kolejką. Aby wysłać pojazdy 10 poziomu do 3-poziomowych bitew, szablon musiał uwzględnić kilka pojazdów 9 i 8 poziomu. Reszta pojazdów toczyła bitwy na odpowiednim dla siebie poziomie. Przez ostatnie 2 lata kolejka i stosunek pojazdów uległ znacznym zmianom. Teraz wygląda tak. Liczba pojazdów 10 poziomu to połowa liczby pojazdów 8 poziomu. Jest też więcej pojazdów 9 poziomu, ale mniej maszyn 7 i 6 poziomu. Doszło do tego, że system działa teraz w zupełnie innym środowisku, używając stare narzędzia. Jeśli wciąż będzie wysyłać tyle samo pojazdów 10 poziomu w bój, uwzględni też 2 razy więcej pojazdów 8 poziomu. Oznacza to, że połowa pojazdów 8 poziomu znajdzie się na dole listy. Z drugiej strony, jeśli jest za mało pojazdów 8 poziomu, system wyśle dziesiątki do bitew dwupoziomowych lub na tym samym poziomie. Dlatego też system dobiera teraz bitwy w taki sposób. Okazuje się, że nie jest dobrze zrównoważony. System często wysyła pojazdy na dół listy i chcemy to zmienić. Przeanalizowaliśmy te problemy i ustaliliśmy ich przyczyny. Próbowaliśmy rozwiązać je na różne sposoby i przeprowadziliśmy wiele testów w poszukiwaniu nowych narzędzi. Największym wyzwaniem jest to, że nie da się przewidzieć, jak będzie wyglądać kolejka jutro lub za 6 miesięcy. Wiemy tylko jedno – będzie się ciągle zmieniać. Dlatego też musieliśmy znaleźć narzędzia, które szybko dostosują się do zmian w kolejce. Jednym z nich są dynamiczne szablony. Wprowadzimy wiele szablonów, ale bez obaw. System wybierze ten odpowiedni dla pojazdów różnych poziomów w oparciu o aktualny stan kolejki i postara się zrównoważyć go tak, aby uniknąć stronniczości. Dynamiczne szablony znacząco zmieniają sytuację. Gdy tylko zmienimy szablon z 357 na 456 dla pojazdów 10 poziomu, zmniejszymy liczbę maszyn na 8 poziomie, które trafią na dół listy. Tak, trzeba będzie rozegrać kilka bitew z 4 pojazdami 10 poziomu, ale ich liczba będzie niewielka. System doboru drużyn wybierze odpowiedni szablon dla każdego poziomu w oparciu o aktualny stan kolejki, aby zrównoważyć tworzone bitwy. Tak to wygląda dla naszego systemu doboru drużyn. Podamy Wam przykład. Weźmy pojazdy 8 poziomu. Ćwierć wszystkich bitew toczona jest z ich udziałem. Mają wszystkie 6 konfiguracji bitewnych. Grają na szczycie, w środku i na dole listy. Przyjmijmy, że data to 11 grudnia. Biorąc pod uwagę stan kolejki z tego dnia, aktualny system doboru drużyn musiał wysłać pojazdy 8 poziomu do następujących bitew. W około 40% bitew stoczonych przez pojazdy 8 poziomu brały udział dziesiątki, a około 20% bitew rozegrano na tym samym lub niższym poziomie. Gdyby zastosować nowy system w przypadku tej kolejki, pojazdy 8 poziomu stoczyłyby o połowę mniej bitew z dziesiątkami, i znacznie więcej starć na tym samym lub niższym poziomie. W praktyce liczba bitew z pojazdami 10 poziomu znacznie spadnie, a liczba bitew z udziałem poziomów 6 i 7 wzrośnie. Kolejka będzie się zmieniać codziennie i w przyszłości to się nie zmieni. Ale nowy system doboru drużyn z dynamicznymi szablonami będzie mógł zaadaptować się do zmian. Poradzi sobie on z każdym rodzajem kolejki. Spróbuje wybrać szablon, który zmniejszy liczbę bitew na dole listy. Nowy system doboru drużyn ulepszy grę dla pojazdów z preferencyjnym doborem drużyn. Dzięki dynamicznym szablonom te pojazdy rzadziej trafią do bitwy z lepszymi maszynami i będą mogły lepiej wykorzystać swój preferencyjny status. Niestety nowy system doboru drużyn można przetestować dopiero na prawdziwym serwerze, dlatego wkrótce dodamy go na jeden z serwerów RU po kilku poprawkach i konfiguracjach. Ogłosimy to później. Skupimy się na testowaniu stabilności i tolerancji na błędy nowego systemu w prawdziwych warunkach. Zbierzemy też
prawdziwe dane na temat podziału pojazdów w bitwach i oczywiście odpowiednio dostosujemy ustawienia szablonów. Po zakończeniu testów zbierzemy wyniki i uwagi graczy. Gdy upewnimy się, że nowy system poprawia jakość bitew, wprowadzimy go również na innych serwerach. Tak wygląda plan na najbliższą przyszłość. Następnie, po wprowadzeniu początkowego algorytmu, będziemy wciąż ulepszać system i jakość dobieranych bitew. Możemy rozwijać nasz system w wielu kierunkach. Niektóre z nich są już prototypami, inne są nadal na etapie koncepcji. Rozpoczniemy pracę nad najlepszymi z nich i opowiemy o tym w dziennikach twórców. Śledźcie nowe informacje, zostawcie swoje komentarze i powodzenia na polu bitwy!